Witajcie, moi kochani, na sali tej wielkiej zebrani, by słuchać tu bajek i baśni. Niech koniec będzie już waśni. Drodzy widzowie, panie, panowie i wy, dzieciaki kochane, zaraz ujrzycie niezwykłe bajki, zmienione, choć wszystkim wam znane. Czy wszystkie bajki na świecie, te w miastach i te w powiecie, muszą mieć zawsze tą treść, że zły dobrego ma zjeść? Chcę dziś tu na tej sali, byście ciut mniej się bali, więc bajki będą to inne, te same, choć bardziej niewinne. Jasiek i Małgośka. Czego tam? A, to Paniusia. Już otwiera. Witam, witam. Szanowną konkurencję. Ty jesteś Babą Jagą? Dobrze trafiłam. Nie można było lepiej, Paniusio. Do mnie się mówi wasza wysokość. Oj tam, wasza wysokość. Mam tu coś, co ją zadowoli. Specjalna maść na pryszcze. Znikają? Skąd? Wyskakują do spada. Jak napakować? Nie, znudziło mi się. O, a co się? Wasza wysokość znudziła? Dokuczanie Śnieżce. Czego bym nie wymyśliła, te krasnale zaraz ją uratują. Wiesz co, mi też się znudziło dokuczanie Jaśkowi i Małgośce. Ale gorsze jest to zjadanie Jaśka. A słyszałaś, Jago, co poddani o nas mówią? Słyszałam, słyszałam. A najgorsze są te dzieciaki. Już nie chcą słuchać. Baj, babach jak? Tylko... Pójdziemy na emeryturę. Spójrz.
I proszę, oto pierwsza bajeczka, która się dzieje w Krakowie. Ale nie mało więc. I mały jest dubeczką? Nie. I król? O, król jest. Stuką? I szewc, ale zaraz. Kto ich wszystkich ma zjeść? No kto ich wszystkich ma zjeść? Kto? Zabrakło smoka w Krakowie i cały Wawel stanął na głowie. Jak śmiałeś wtargnąć przed mój tron bez zaproszenia? Jak to, królu? Przecież to ja, Dratewka. Dratewka? Czy sznurecie? Kogoż to może wchodzić? Nic ci nie obchodzi? Nic. Nic a nic? Nic a nic. A twoja córka? Co moja córka? Przecież miałem ją uratować od smoka i ożenić się z nią. Gdyby smok nam parła, w co wątpię, to może by się uratował. Ale królewny nie porwał żaden smok. Dlaczego nie porwał? Bo w Krakowie nie ma smoka. Jak to nie ma? Przecież był. Był, nie był. Kogoż to może obchodzić? A teraz idź już sobie i głowy mi nie zawraca. Idź już sobie. Szkoda, szkoda. Wielka szkoda. Nie ma smoka. A my w nocy
domu. Wracamy już. Nie poznaje?
Waszej drogi panie, a ja złego wilka szukam. Gdzie on jest? Już ja go dorwę. Ty na mnie wiesz, gdzie on jest. Nie? No gdzie jest ten wilk? To jego tu nie ma? Nie ma, nie było i na pewno już nie będzie. Droga babciu, co się z naszą bajką stało? To ja chciałem być dzielnym gajotem, babcię i wnuczkę od winka uwolnić. A ty taka przykra. Nie będzie pora na morał, bo już pożegnać się przyszło. Nie ma tego złego.